Moi kochani, każdy, który ma bilet... jak jest echo. Każdy, który ma bilet ekipa, zapraszam na zewnątrz, jeżeli oczywiście chce nagrywać ze mną film. Wszyscy z biletem ekipa. Kurde, no nie ma was więcej? Gdzie się podzieli wszyscy? No nie, halo? 11. Do mojego odcinka potrzebuję 8 osób. Jako, że jest 11 osób, no to jest nieparzysta, czyli jedną osobę wybieram sam. I to będzie ten pan. O, już mamy więcej. Ale widzicie, zaczął dać sygnał i już się zebrali ludzie. 8, 10, 12, 14, 15. I gdzie jest 16 osoba? Przecież miałem więcej ludzi i zniknęli. Ile masz mieć osób? 8? Mam mieć 8. A ile mamy dziewczyn tutaj? Mamy mieć 8, a było 17, no. Czyli 4 dziewczyny i 4 chłopaków, nie? Dobra, no to 4 dziewczyny. Chodźcie wszystkie dziewczyny do mnie, może po prostu. Dziewczyn mamy. Mamy 5 dziewczyn. I co w takim związku można zrobić, wujku Łukasz, jak mamy 5 dziewczyn? Jedna z dziewczyn właśnie wygra zaraz koszulkę Fortnite'a, nie weźmie udział w odcinku, a reszta weźmie udział w odcinku. No dobra, ustawiacie się teraz w piątkę wokół siebie, gracie w papier, kamień do, po prostu do wyrzucia, no. Dobra. 3, 4. Dobra. To kamienie wygrałem. Ale... Nie zdążyłem wziąć te. Były 3 kamienie. Dobra, czyli wy w dwójkę gracie. Nie, ja miałam... Przegrana osoba nie bierze udziału w odcinku, ale ma koszulkę, ale wygrywa koszulkę. Ja wam mogę pokazać, jak się przegrywa w papierkach. Dobra. No, dobra. Gratuluję. No, dobra, to dziewczyny, proszę chodźcie tutaj. Chodźcie proszę tu. Żeby ja wiedział, że wy jesteście tutaj. Wujek się sobie tutaj. Wujek Łukasz was przybiduje. Sobie tutaj. Dobra, panowie. No, 3, 4. Dobra. Oni od nowa. Ale go zrzucili. Ale zostaje. Padłeś, tak? Dobra. Dostajecie trójkę. Dobra. Wygrałeś, tak? Wygrałeś. Trzymaj. Jesteś w odcinku, dobra. Idź do koleżanek tam sobie. I dobra, teraz wy panowie, dobra, w czwóreczkę. No, tylko tak, tak. 3, 4, dobra? 3, 4. Od nowa, bo był remis. 3, 4. No i wygrał z wami wszystkimi. No i dawaj do odcinka, dawaj gościu, dawaj. Proszę. Proszę. Dobra. A co będzie później w odcinku? Zaraz wytłumaczę, jak najpierw musicie przejść eliminację. No, dawajcie. Raz, dwa, trzy. Dobra, to teraz wy dwójkę między sobą. No i wygrałeś, dobra, dawaj tam byku. Dobra, czyli mamy 8 osób, stoją za mną. A ja was witam na dzisiejszym odcinku, z tej strony Trąba. Jesteśmy na pierwszym evencie ekipy, jest super. Minęło już parę godzin, jesteśmy trochę zmęczeni, ale wiecie, jak się nagrywa odcinek, to jest zawsze duża energia. I wybraliśmy właśnie ludzi, z którymi będziemy nagrywać film. Chodźcie panowie i panie ze mną do pewnego pokoju. Jest nas 8, nie? No, jest 8, dobrze. Drogą eliminacji zostali wylosowani uczestnicy dzisiejszego filmu. Mamy tutaj komfortuny, jak widzicie, od 1 do 8. No bo jest was 8 osób, tak? I będziemy losować, kto robi challenge. Ja mam challenge na telefonie. Oczywiście, jeżeli uda wam się zrobić challenge, jeżeli się zgodzicie, żeby go zrobić, go zrobicie, no to dostajecie nagrodę wybraną przeze mnie po prostu. Albo zanim będzie challenge, zanim będę kręcił, to będę mówił, co po prostu, o co gracie. I chcecie najpierw wiedzieć, jaki jest challenge wszyscy, czy dopiero jak wylosuję osobę, to wtedy czytam wam, jaki jest challenge. Wydaje mi się, że jak wylosujesz, to... Dobra, no to lecimy. Moi kochani, pamiętajcie oczywiście, żeby subskrybować kanał. Tutaj na moim guziku macie... Tutaj w moim palcu macie guzik do subskrypcji. Subskrybujcie. Wbijajcie oczywiście na Instagrama, bo tam się dużo dzieje. A ja zaczynam. Pierwsza osoba, zobaczymy. Może być też tak, że nikt z was nie zrobi challenge'u, ale nie martwcie się. Nagrody pocieszenia też będą. Mamy tutaj dużo soków ze słonecznej tłoczni, Fortnite'a, fajne rzeczy, także każdy wygra tutaj coś na pewno. Dobra, lecimy. Ale czekajcie, nie ponumerowałem was. To skąd będę wiedział, kto robi? Dobra, czy każdy pozwala, żebym mu na ręce napisał numer? Dobra. Tu mamy jedyneczkę. Dobrze to zrobiłem, co? Bez ponumerowania zakręciłem kołem. Dwójeczka. Ja tak myślałem, koło, ty wybierzesz. No, to już jest 7 godzina, nie? Jestem trochę zmęczony. Chcę być siódemeczką, bo mam szczęście. O, dobra. Szóstka teraz, nie? Nie, chcę być siódemeczką. 6, dobra, dam ci tą siódemkę, dam. To też jest moja ulubiona liczba, spoko. Nie, ja mam szczęśliwą liczbę, bo tak? Wylosowałam dzisiaj 2 koszulki. No i teraz to na pewno będziesz z kolejną jedną koszulką lub czymś innym. Dobra, losujemy z takim razie. To jest dwójką. Dwójeczka, też dwójeczka. Super. Dobra, no to lecimy z challenge'ami po kolei. Także moja droga, jak masz na imię? Marcelina, super.
pierwszym challenge'u jest zrobić 20 pompek, ale jako że jesteś dziewczyną, to możesz zrobić damskie i możesz zrobić 10. Wiesz, jak się robi damskie pompki? Musisz patrz, zrób tak, patrz, tak, musisz na kolanka i robisz pompkę. Dawaj. Sportowy, to jest sportowy challenge, jesteśmy w parku trampolin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i pięknie, no i elegancko. Czyli ta piątka, pierwszy challenge, myślę, że był dosyć prosty. Jako, że to jest pierwszy challenge, to co byś chciała? Co byś chciała wygrać to? Soczek, jakąś koszulkę. Mamy też tutaj wielkie piżamy, nie? Nasze piżamy, takie cofrki, ale to będzie dla ciebie za duże. Coś możesz sobie wybrać, mamy jeszcze oczywiście jakieś tutaj podkładki. Jabłka. Koszuleczkę to? Dobra, to jest rozmiar najmniejszy jaki jest? Eska. Najmniejszy rozmiar jaki jest, może być trochę za duża, ale będzie raczej okej. I robimy tak, że nie może być dwa razy z rzędu ta sama osoba. Ona może być potem jeszcze raz, ale nie może być dwa razy z rzędu po prostu. Żeby nie było za nudno. Dwójka będzie zdała. A nie, jest trójeczka. Dobra, wykup. Jaki będzie kolejny challenge? Jaki będzie kolejny challenge? O, mordo, umiesz śpiewać? A znasz jakieś piosenki? No, znam. Dobra, to masz challenge, żeby zaśpiewać dowolną piosenkę. Dawaj, nie wstydź się. Przez twoje oczy, no, elegancko. Dobre, dobre, szanuję. Żółwik, za to, że zaśpiewałeś Sławomir, to jest Sławomir? Dobrze? Nie. Jak się nazywa? Zenek. A, Zenek. Ja się nie znam, sorry. Nie zjedźcie mnie w komentarzach. Dobra, mordo, co byś chciał sobie wybrać? Może po prostu będzie sobie wybierać, nie? Nie wiem, pomóż. Bierzesz piżamę? Może piżamę. Co to? Ale za walizę. Co? Ale za walizę. To jest zarobiste. Dawaj, mordo. Będziesz dobrze w tym wyglądał. No i elegancko. Także każdy wygrywa, a jak kogoś nie będzie w ogóle, to tak czy jak wygrywa coś, także nie martwcie się. Mamy bardzo dużo tej rzeczy. Fortnite zresztą o to zadbał. Także no, zresztą widzicie. Tak, pokaż, kurwa, jednak widzę. Kurka, widzę. No tylko szczerze, że każdy stąd z kimś wyjdzie, także elegancko. Dobra, lecimy dalej. Fajnie, zawsze jest piąteczka. Piąteczka, no, piąteczka, to zbieram piątkę. Dobrze, że na ciebie trafiło, wiesz dlaczego? Robię salto. U nas nieraz na odcinku jedziesz mi jakieś dziwne rzeczy. No nie? No, i mam na ciebie robaka. Ja zjadłem już ich tyle, że masakra. Dobrze na ciebie trafiło, bo powiem ci, że jak na was trafi, to możecie nie chcieć. Ja już zjadłem ich dużo, są dobre. Masz, może ci wybiorę takiego jednego. One w Tajlandii ludzie normalnie je jedzą, także one są jak najbardziej dobre. Proszę bardzo. O kurde. Możesz sobie przebić potem soczkiem, tam mamy soczną tocznię. O, to soku pierwsze, albo wody, cokolwiek. Czy to jest trzyma? Nie mam pojęcia. Trzymaj, mordo. Otworzysz w ogóle. To jest... dobrze do ciebie trafiło, bo przez to, że jesteś starszy, to się nie przestraszysz. No. More crickets, tak. To są wysuszone, te można je zjeść. No i taki dziwny posmak. Raczej nie powinien je zwiotować. Nie czuć nic. Jak tak? No nie to nic. No to elegancko. Tak, czy robak został zjedzony, to był trzeci challenge. Mordo, możesz sobie teraz wybrać co chcesz. Sok to oczywiście dostajesz za darmo, bo miałeś do challenge'u. Nie, właśnie. Jakiś skin jest w Fortnite'cie bodaj. Super, dzięki. Dobra, elegancko. No i lecimy dalej, moi kochani. Lecimy po czwarty challenge. I numer dwa. Po dwa. Dwójka może być z powrotem. No. No właśnie, niech ci może koleżanka podtrzyma. Dobra. Poczekajcie tutaj, ja na chwilę tutaj wyjdę z koleżanką, dobra? Nie braliśmy wszystkich ze sobą, bo to nie ma sensu, za duży będzie, wiecie, tłum. Czwarte zadanie jest takie, że masz, uwaga, ja już odliczam ci czas, ale nie bój się, to nie będzie nic strasznego. Masz 10 sekund na to, żeby zwrócić uwagę Freeza. Freeze! Gdzie ty jesteś? Tu jestem, co tam? Dobrze, 7 sekund, elegancko. Zadanie było, że masz 10 sekund na to, żeby zwrócić uwagę Freeza. A okej, okay, no to zwróciła. No. Superacko, piątka i chodź, wybierzemy się jakąś nagrodę. No, dobrze, ale było ciężko, było strasznie ciężko, nie Piotrek? Kurczę, nie wiem jak ona to zrobiła. Ledwo dała radę, no. Ledwo dała radę, no naprawdę. Wybierz sobie jakąś nagrodę, to będzie bardzo duże, więc może weź sobie jakąś koszulkę. Albo kucyka powiem. Ha, no i elegancko, widzicie? Jeden krok. I lecimy, teraz w takim razie piąty challenge. Trójeczka z powrotem, trójeczka. Ktoś już był? Dobra. Piąte zadanie jest takie, że wygrywasz dowolny jest sok 5-litrowy. Także weź sobie albo zwykłe jabłko, albo jest jeszcze jabłko, gruszka chyba. Jesteś z rodzicami? Tak. To lepiej im daj, bo trochę ciężkie, nie? Dobra, także jak widzicie, nie są tylko zadania, które trzeba wykonać. Czasami też po prostu się od razu wygrywa. Dobra, szóste zadanie. I tutaj mam nadzieję, że trafimy na kogoś, kto
kto zna tą grę Fortnite. O, no i to jest czwóreczka, czwóreczka, prawda? Tak, to jest cztery. To jest czwóreczka, to jest numer cztery. Dobra, Byku, grałeś w Fortnite'a? Kiedyś. A, no, czyli kojarzysz tą grę dosyć bardzo, tak? Dobra, to w takim razie musisz zatańczyć dowolny taniec z Fortnite'a. Podpowiem ci? Kto go wiek umie? Ja. Spokojnie, no tutaj będę pocieszenia, nie martw się, nie martw się. Umiesz jeden, to dawaj, mordo, nie wstydź się. No, znam to, znam to. Znam ten taniec, miałem go nawet ustawionego. Tak, to jest właśnie ten. Dobra, mordo, w takim razie wygrywasz. Ja myślę, że tutaj co? Koszuleczka, czy może ta śmieszna? No, więc wszyscy na to lecą, nie? Bo to jest fajne, bo koszulka to taka zwykła koszulka. A tutaj to można to rozpiąć sobie w to wejść, nie? Jak kombinezon. No i elegancko, moi kochani, jesteśmy po 6 zadankach. Jeszcze mamy przed sobą drugie tyle. Kręcimy kołem. To zadanie może być sportowe, tak jak to, które było pierwsze. Ale wiesz, nigdy nic nie wiadomo. No i piąteczkę tym razem. Nie, to jest piąteczka. To jest piąteczka, nie. O, piąteczka. Kolego, to kolego, w takim razie, jako że tutaj jesteśmy śmiesznymi ludźmi z internetu, niektórzy nazywają nas pewnie pajacami z internetu, to musisz zrobić 10 pajacyków. Dobra. Ile? 6, 7, 8, 9. 10, super, piona, elegancko. Niektóre przejęcia są proste, niektóre no, wymagają zjedzenia na przykład robaka. Tak, proszę bardzo. Dobra, i w takim razie 9 zadanie. I tutaj znowu się wybierzemy chyba poza granicę. Kurczę, znowu ta dwójka. Może zakręcimy jeszcze raz, co? Może zakręcimy jeszcze raz. Coś, nasze koło fortuny nie chce tutaj na wysokie numery, na wysokich numerach się zatrzymywać. Czwórka. Czwóreczka, znowu czwóreczka. No i mój drogi towarzyszu, musimy stąd wyjść. Czemu? Ponieważ musisz zrobić jakąś akrobację do gąbek w parku trampolin. Chodź, lecimy. No uznajmy, że to jest akrobacja do gąbek. Zeszliśmy tutaj na dół. Dobra, moi kochani, w takim razie zakręćmy. A! Weź sobie coś wyjść. Muszę wrzeć swoją wygraną. Także zgarnij sobie może jakąś koszulkę. Tam. Dobra, jest Eleczka? Tak. Eleczka będzie znaczy. Dobra, elegancko. Dobra, lecimy w takim razie dalej. Kolejny cel, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie osoba jakaś z góry. Kurczę, cały czas koło nam się kręci, tak? Tak, koło jest chyba ustawione. Koło jest ustawione, cały czas dwójka. Dobra, ale jest i znowu. W takim razie, moja kochana. Kolejny challenge jest taki, że musisz tutaj do tej kamery zachęcić widzów do subskrypcji mojego kanału. Nie, martw się, po prostu wiesz, powiedz, że mają subować, wiesz, co chodzi, bo inaczej to cienko będzie, nie? Bo milion trzeba w tym roku wbić na moim kanale. No, dawaj, nie wstydź się. Zasubujcie tego pana, bo musi mieć milion w tym roku. No i pięknie, no i piąteczka, elegancko, super, no. Nie ma co się wstydzić, tak? Może zostaniesz przyszłą gwiazdą internetu na przykład. Chodź po nagrodę. Dobra, czekaj sobie coś fajnego. Tutaj mamy... Do wyboru koszuleczki, jakieś rzeczy śmieszne. Już niestety nie ma kocy kapony. Zawsze wiesz, można wziąć sobie po prostu sok, nie? Jak chcesz. Albo podkładkę, albo koszulkę. No to bierze sobie sok, no i elegancko. No już masz i tak już masz dużo wygrane, nie? Tak się elegancko. Dobra, kolejne zadanie. Kurczę, dajcie jakąś dużą różnicę, nie? O, teraz. O! Szósteczka! Sześć. Numer 6. To jest numer 6. No pięknie, to jest tam z góry. Dobra, numer 6 jest taki, że będziesz musiał zamknąć oczy. Także proszę, zamknij oczy. Zamknij oczy. I nie oszukuj. Mamy tutaj dwa, no mamy dwa smaki. Albo nie, zgadamy jeden. Mamy dwa smaki soków tutaj. Jeden był ciemny, drugi był taki żółty. Kojarzysz, no nie? Mhm. Prawda. Dobra, umiesz się napić zamkniętymi oczami, jak dam butelkę? Trzymaj butelkę. Spróbuję. I musisz odgadnąć, jaki to jest smak. Dobra. A tak dokładnie, czy tak? No powiedzmy, nie? Hmm. Był ten ciemny i ten jasny. To jest ten jasny czy ciemny? Tak, ciemny. Ten ciemny. Niestety nie. Ale masz jeszcze jedną szansę. Tylko musisz zamknąć oczy. Dobra, trzymaj. Dobra i uwaga, jaki to jest smak? Pomarańczowy. Tak, pomarańczowy. Nawet jest tutaj pomarańcza. Dobrze, odgadłaś? A uwaga, w tym zadaniu za odgadnięcie były pieniążki. Czy twoja mama ci pozwala na przyjmowanie pieniędzy od trąby? Nie.
nie? Nie pytałam się. No to po prostu nie ma pytania, ponieważ u mnie czasami można też wygrać pieniążki, także za odgięcie soku wygrałaś stówkę. Dziękuję. Nie ma problemu, żadnego, nie ma żadnego problemu. Powiedz mamie, że byłaś na tyle bystra, że udałaś smak soku z zamkniętymi oczami i tyle. No. Dziękuję. Spoczka. Dobra, moi kochani, ostatni challenge przed nami. Już nagrody ci nie daję, bo już dostałaś. Dobra, kręcimy dalej. Ostatni challenge może nie być za dobry. W sensie w smaku za dobry, nie? Miałem nadzieję, że to będzie jakiś... Może jakaś ósemeczka, siódemeczka? Nie może. Szósteczka już była, więc lecimy jeszcze raz. Będzie siedem będzie? Nie, sześć! Nie, siedem było, siedem. Nie, była siedemka, zatrzymało się. Dobra, wykuń. Ostatnie zadanie jest takie, że musisz wziąć fasolkę wszystkich smaków. Dobra, wykuń. Żeby ten challenge nie był za prosty, zostanie ci, o, może nie tyle, ale dostajesz trzy. Dobra. Czekaj, o, pyk. Proszę bardzo. I musisz jeść naraz. No i tak, no i zobaczymy. No tak jest najlepiej, jak sobie zjesz naraz, to wtedy jest, no, wiesz, najlepiej smak możesz dostrzec, nie? Daj znać jak uczucia, nie? Jest git? Jest kokos. Jest kokos? A, to masz farta. Czyli ja mam zawsze jakieś, wiesz, pieluchy albo jakieś jajko. Nie, wszystko okej. Okay. Tak? No to elegancko, jak wszystko jest okej, okay, to super. W takim razie, wybierz sobie jakąś rzecz. No to wiesz sobie. No i elegancko, dobra. Mordeczki, bardzo wam dziękuję. To było na tyle, jeżeli chodzi o challenge. Jak ktoś chce brać sobie soki, brać sobie koszulki teraz, jak ktoś chce, bo mamy ich naprawdę bardzo dużo, a to był taki krótki odcinek z challenge, żebyśmy tutaj jakoś się zintegrowali na evencie. Mam nadzieję, że wam się podobało i że się opłacało kupić bilet ekipa. Opłacało się czy nie? No, a ja co wygrałem? Uścisk Mateusza trąbki. Dobra, także tak jak mówiłem, jak chcecie, zabieracie sobie soki, zabieracie sobie koszuleczki, jakieś jak wam się podobają, tutaj koledzy was naprawdę obsłużą. A ja się w tym momencie z wami żegnam, dziękuję wam bardzo. Znaczy, widzę się z wami tam zaraz. Witam się, żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na Instagrama. No i oczywiście zostawiacie łapy w górę pod filmem, a ja spadam. Hejka! Hello!